Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, godają z żuru hobby jak z muru. I to jest prawda, podziwajcie się na mnie, Jerzek żywym tego przykładem, że jak się je żur, to mo się krzepa zdrowie i konkretnie się wygląda. A teraz tak po prawdzie, to chcę powiedzieć, że żur jest naszym prawdziwym dobrem narodowym Śląska. Do tego fes zdrowy, bo w procesie kiszenia zachodzą cenne przemiany kwasu mlekowego. Stąd też nasze jelita dobrze się mają, jak jemy żur, nie mamy pasożytów. Dzisiaj zrobimy prawdziwy festiwal żurów, bo będą aż w trzech smakach, a do tego idzie Wielkanoc, bez cóż, myślę, że ukisić se dobry żur i zrobić żur, czy to na Wielkanoc, czy po Wielkanocy, jak zostanie dużo roztomańtych ścinek, to fantastyczna sprawa. Słuchajcie, żeby zrobić żur, potrzebujemy przeważono letno woda. Ona musi być przeważona, bo jak docie woda prosto z kokotka, to w tej wodzie mogą być roztomajte bakterie, a my chcemy, żeby ona była całkowicie jałowo. Do tego, kochani, domy soli. I o tak dom pół łyżki. Właściwie nawet nie pół, a jedna trzecia. Przefyrlomy. I teraz są dwie opcje. Jak się kisi żur, albo trzeba mieć tak zwany naciastek od piekorza, czyli jak się wypieko chleb, to oczywiście każdy piekarz ma zaczyn chlebowy. Wtedy bierzecie dwie łyżki, dowodzie do tej letniej wody. Albo mamy żur przyrychtowany, ukiszony. O, mi się jakaś tu wylewo z poprzedniego razu. I teraz, słuchajcie, biera tego żuru takie dwie płaskie kielnie. Bele troszkę tego żuru starego mamy, on spowoduje, że te kiszenie będzie dużo, dużo wartsze. Teraz do tego sujemy szrota reżno, czyli mąka pełnoziarnisto-żytnio typ 2000. I powiem szczerze, na 3 szklonki wody, tako jedna szklonka tej szroty by trzeba było dać. Do tego, kochani, tego żuru by tam mieć, ja wiem, przeszło liter. Ze 4 ząbki czosnku. Więcej nie musi być, bo powiem szczerze, jak się żur waży, to się dycki ten czosnek tam dowo. Ten czosnek oczywiście trzeba spłuczyć. Siekamy drobniuteńko. I chodzi się o kisza w krauzie, ale po prawdzie to najlepszym naczyniem do kiszenia żuru jest bądzlok. Bądzlok, kiedy nie przepuszcza światła, stąd też jak kisicie, słuchajcie, w krauzie, ważna sprawa, żeby ta krauza nie stała w miejscu, kaj jest dostęp promieni słonecznych, żeby nam się to po prostu nie popsuło. I czosnek ląduje w krauzie. Myślę, że tam jeszcze dom troszkę tej szroty. Szrota musi być grubo mleto. Teraz se to przefyrlomy. Kto lubi bardziej więcej czosnku, to dowo więcej. Fajnie wonio. Bierzemy ta krauza. To może być płócienno, ta kochaderka, to może być kąsek gazy. Dowomy to na krauza. Ważna sprawa, nie możecie zakręcić na dych tej krauzy, bo żur musi mieć możliwość gazowania. Czyli jak będzie się kisił, to ten zbędny gaz musi uciekać. A że mam gaza, to się tu nie dostanie nic. Jakiś maraz, czy tam, broń Boże, mało muszka. I mam to, że tak powiem, bezpieczne. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzisiaj będzie prawdziwy festiwal żurów. Zacznę od żenia tego, zrobię też na biowym wuście skrzanym, no i trzeci to będzie grzybowy. Sami se pomyślicie, kiedy by wam najbardziej smakował. Żeby zrobić żeniaty, potrzebujemy dobry boczek, od krową, słuchajcie, skóra z boczku, ciepia do górka, żeby troszkę puściło. Do tego listek i ziele musi być ze 2-3 listki i pora kulek woniącego korzenia. No i jak sama nazwa go do żeniaty,
bo są w nim kartofle. Te kartofle oczywiście są surowe, kleimy ich w kostka. A co możesz do tych kartofli? No, że się z nimi łożenią, nie? Bez to, że to bardzo ze sobą pasuje. Ważna sprawa, nie możecie dawać kartofli, jak macie już wloty zakwas żurowy, bo się nie uważą, będą durch twarde. Na taki gornek 4 takie kartofelki spokojnie stykną. Nie może być też za gęsty ten żur, on musi być takiej konsystencji kwaśnej śmietunki. Sam żur oczywiście bardzo, bardzo zagęszczo. Plus skrobia, kiedy się wytrąci przy ważeniu z tych ziemioków. Stąd też nie trzeba specjalnie jakoś jeszcze tego zaklepywać. Kartofelki do wody, taką kostka 1 na 1 cm. Pamiętajcie o tym, że jak się zrobi umasta z boczku, z wursztu, bo wurszt śląski też tam musi iść, z cebulę, to potem wszystko ma swój smak i puszczo. Stąd też ja lubię żur na drugi dzień. Każdy żur musi być dobrze pomaszczony, mam tu troszkę szpirki wędzonej, troszkę dobrego wędzonego brzucha, czyli boczku. I jak to wszystko docie do żuru, to będzie naprawdę treściwy. Kiedyś żur był podstawą oczywiście żywienia w każdej śląskiej familii. My troszkę zapomnieli i przestaliśmy doceniać dobro żuru. Ale od tego, że jest jo, żeby wam wspominać. Zresztą ja myślę, że są jeszcze takie familie, w których żur w każdą sobota jest na obiad. Szpireczki no i przód, bo się topią, skwarzą najprędzej. I na taki gornek, słuchajcie, 3-litrowy, to już te 15 deka boczku musicie mieć i tak ze 2-3 wurszty śląskie. Żeby to miało jakiś smak, nie? I żeby nie było czuć malizną. Myślę, że styknie. Jeszcze troszkę tej szpyreczki. I zaraz będzie krążać cebula. Przynajmniej jedna cebula na taki gornek musi być. Stąd też żury kajakozorta. To mogę powiedzieć dania jednogarkowe, nie trzeba drugiego dania, zje się 2 talerze, człowiek je pojedzony na całki dzień. Ale mi tu wonio. Cebulka mamy zrychtowano. I teraz, słuchajcie, wurszt śląski kleimy w takie półksiężyce. Jak je boczę w kostka, to może być półksiężyce. Mam 3, to dom 3. A co? Będziemy się szczypać, nie? I podziwajcie się, jak ten żur osiodo. No powiem szczerze, tej szroty mam dość dużo, ale ja nie lubię rzadkich żurów. A dobry żur musi mieć szrota dość grubo pomlyto, bo ten żur wtedy jest jeszcze bardziej kwaśny. No i do tego, czym bardziej grubo mlyty, tym lepszy do naszych jelit. Przeferlomce to. Już mogę pomału ciepać cebula i wurszt. Już się waży eins mig, stąd też nie trzeba dużo czasu na to poświęcać. Zawsze możecie wykorzystać, idzie wiosna, ten czas na choćby fajny spacer czy roboty w ogrodzie. Przefyrlomy. No i teraz pomalutku musi się to tak wszystko do kupy łączyć smakami. Ale wonio. Kochani ludkowie, skoro już puściła co miała puścić, ziemniak już jest miękki, bo widzę, że jest nawet bardzo miękki. I teraz wszystko, co się wyskwarzyło, ląduje w naszym gorku. I to do cały smak. I już teraz mogę wlewać żur. No go muszę przefyrlać, żeby cały ten zac, co jest na dole, się wyfyrlął i żeby mi dobrze zagęścił zupa. Na taki 3-litrowy gornek to już tak, no 0,7 żuru musicie litra wlać. Wlewamy i
i teraz musimy sobie to przefyrlać. To musi bulknąć. W międzyczasie będę już krążać czosnek. Tego czosnku tak ze 6-8 ząbków. No i majeranek. Dużo majeranku rozcieramy, bo to dość ciężko zupa. Czosnek dowłomy oczywiście na koniec. Korzyni, sól i zupa będzie gotowa. Ważna sprawa, że w tradycyjnym żurze żeniatym nie ma jajca i śmietonki. Ma być gęsty sam sobie, ma być właśnie koloru takiego lekko brunotnawego, tak jak ten mój. Czym starszy, tym lepszy, bo on wtedy nabiera tych swoich walorów, a wszystko, co w tym żurze jest, puszczo, smaki i to się wszystko gryzie. I rozgniotamy. Troszkę soli cyknymy. I jodycki jeszcze do żuru dowiem jedna rzecz. A mianowicie, jak jest kwas, to musi być co? Cukier. Troszkę cukru nie zaszkodzi. Wtedy żur jest taki zizauer. Złomany kwas jest taką słodyczą. I wtedy żur jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Jeszcze czosneczek. Podstawą każdego żuru jest to, że ten sam żur, ten zakwas musi być odpowiedni, dobrze ukiszony, kwaśny i wtedy jest dobrze. Czosnek ląduje w garnku. Przefyrlamy. Jeszcze korzyni. I koszt próba. Troszkę soli trzeba dać jeszcze. Kochani, żur tym sposobem żeniaty mamy gotowy. Jest widoczny kartofel, jest włoszcz, boczek, wszystko co trzeba. I tak ma wyglądać prawdziwy rychtyk śląski żur żeniaty. A nalewać będziemy troszkę nie z korzy, jak się przegryzie. Jako, że mamy wielki post, zrobimy teraz wersja postno. Do gorka z wodą ciepia uzaź listek bobkowy i woniące korzeni, bo to podstawa każdego żuru. I mój żur będzie na bazie grzybów. Wiadomo, że dobry grzyb dowo fantastyczny aromat. Wywar mi się robi. Musi też być sól. I teraz mam tu namoczone grzyby. Połowica z tego ciepia do wody, kiedy się tu waży. No może jeszcze troszkę. Ja mam borowika suszonego, może być pod grzybek. Jaki mocie, taki dejcie. I teraz, słuchajcie, na tej patelni będę skwarzyć cebulka na masełku. Cebula jedna. Może nawet tą półtorej, będę widzieć. Do tego naszego postnego żuru potrzebujemy szklonka śmietonki kremówki. Wiadomo, że czymś to trzeba, że tak powiem, pomaścić. I tak między Bogiem a prawdą, żur był kiedyś podstawą jedzenia w zimie. I na przednówku. I na jesień też właściwie. Troszkę posolimy, wtedy prędzej puści cebulka. A tego grzybka, co tu mam namoczonego, oczywiście przesieką. Woda, w której się moczyły grzyby, oczywiście zostawimy, bo ona nam jeszcze bardziej podkreśli cały smak tego żuru. Cebulka musi być tako fajno zeszklona, a dopiero po tym docieplna grzyb. No i na nasza cebulka zeszklona już idzie grzyb, a ta woda, słuchajcie, z tych namoczonych już teraz wleja do naszego gorka. Niech to się wszystko jeszcze poważi. Cudownie wonio. No i praktycznie, jak mi się poddusi ten grzyb z cebulką, rąbna to do tego gorka, dom śmietonka przyprawia, kartofel wkleja, bo uważony oczywiście. I nasza zupa będzie gotowa. No plus oczywiście żur tam doleja. Bez tuż żur na grzybach, taki postny, też dobrze smakuje. Jeszcze chwilka.
Troszkę wygląda ten wywar, choćby my staroszmata wyważyli, ale to wszystko z kisz tego, że grzyby puszczają kolor, ale smak jest wyjątkowy. Teraz to, co mam na patelni, ląduje w naszym gorku. Procnie zeszklono cebulka i przesmażony grzyb. O, podziwajcie się. Już są jakieś oczka w tej naszej zupie, bo na razie to była taka jałowizna. Do tego teraz wleję żur. Na taki gornek 3 litry wywaru, zaś te 0,7 żuru trzeba wlać. I to musi bulknąć. Teraz kibda pomalutku se kroć ziemioki uważone. Uważone, bez to, że nie ma strachu, że tam będą twarde w kosteczka. I też ich mogę pomalutku ciepać do zupy. Niech się ogrzewają. Niech ten żur bulknie. Kolor ma na razie taki brunotny, fest ciemny, ale jak dom śmietonka, to się wszystko zmieni. No i ta śmietonka na do takiej delikatności. I jeszcze jeden. Mamy, możemy ciepać te nasze ziemioczki, niech się ogrzewają. Przeferlomy. Pięknie. Już mogę dać troszkę majdanku. Troszkę cukru. No i co? Ze 2-3 ząbki czosnku, nie za dużo, żeby nie przebić smaku grzybów. Jajca też już mam przyryktowane, uważone na twardo, bo ten żur będziemy podawać z jajeczkiem. Widzę, że zaczyna żur wreć. Do tego, słuchajcie, dobro szklonka śmietunki. Przeferlomy. Teraz się to wszystko musi połączyć smakami i będziemy doprawiać na sam koniec. Postny, ale niczego se. I czosnek ląduje w naszej zupie. I tak jeszcze na takim wolnym ogniu podtrzymiemy to tak ze 2-3 minutki, żeby się to troszkę przegryzło. Jeszcze troszkę korzenio. Przeferlomy. I zupka mamy gotowo, bo jajeczko pójdzie już prosto na talerz. Spróbuję. Jest kwas. Czuć grzyba. Dobre. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jako że Wielkanoc za pasem, to też z lutą taką wielkanocną zrobimy trzeci żur. I zaś, mamy tu woda, kiedy zaczyna wreć. Standardowo do wywaru dowomy listek bobkowy i woniące korzeni. Czyli 3 listki i tak 6 do 8 kulek woniącego korzenia. Teraz, słuchajcie, mam tu 4 wóżty surowe i te wóżty surowe ciepiemy do gorka i one mają się poważyć i puścić to, co mają najlepsze. Oprócz tego mam troszkę boczku, mam szpyrka wędzono i to wszystko teraz pokryja i zeskwarza na takie fajne skwareczki, żeby w tym żurze coś tam woniało. Taki wóz możecie sobie zrobić na śniadanie wielkanocne, ale możecie po prostu uważać na łobiot, bo on jest bardzo, bardzo dobry. Potrzebujemy żur, potrzebujemy chrzan. 3 takie porządne łychy chrzanu. No i śmietonki, kremówki, tako dobro szklonka, jajeczko, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Skwarzymy boczek i szpyrka wędzono. Mam tego tu tak 15 deka, żeby nie przedobrzyć, słuchajcie. I zaś krążymy cebula. Ważne też, słuchajcie, żeby mieć dobry chrzan. Im więcej procent tego chrzanu, jak dostaniecie w sklepie tako 70, czyli tarty chrzan 70%, taki jest najlepszy. Tak, włóż tam pomalutku sepeko. Ważne, żeby jak wciepniecie ten włóż, żeby to nie fez nie pytlowało, żeby wam ten surowy włóż nie poszczylał.
szpilki wytopione, teraz cebulka. I słuchajcie, widzę, że biały wurszt jak wypłynie i posiedzi przy wierchu tak 3-4 minutki, już praktycznie jest gotowy do pokrocia. Obejrza. Jest. Jest uważony. I krajemy go w takie plasterki. I to wszystko pójdzie na azot do naszej zupy. Takie po pora milimetrów, takie plasterki. Przeferlomy se nasze szpireczki. Powiem szczerze, ważenie żuru to jest fajna sprawa, bo nie trzeba długo czekać. Jak macie uważone kartofelki, to uważycie ta zupa w 20 minut. A jedzenie na 3 dni. No, mamy to. I już teraz maszczymy nasz wywar. I zawsze idzie zrobić jeszcze taki myk, że bierzecie kielnia, popłukać i zebrać wszystko, co najlepsze z tej naszej patelki. O właśnie, cały ten smak zbieramy. Do naszego gorka wlewam już żur. Standardowo na 3 litry. Ja lubię 0,7 żuru. Tak. I teraz mogę już też kroć te nasze kartofelki. Wciepujemy biały wurszt z całą tą dobrocią, z tymi sokami. O, właśnie tak. No i teraz będziemy kroć ziemioki w kostka. I zaś są dwa sposoby. Albo krajecie te ziemioki w kostka uważone, albo po prostu sztamfujecie. A w wariancie, jakbyście chcieli podać ta zupa na śniadanie wielkanocne, to po prostu bez ziemioków robicie to w wersji takiej bardziej lekkiej i płynnej. My robimy w wersji obiadowej. Stąd też są te ziemioki. No już tak te 60 deko uważonych ziemioków trzeba mieć. Ziemioki mam pokrote do naszego gara. Tak. Mam tu dobrą szklonkę słodkiej śmietonki, kremówki i do tego 3 porządne łychy tego chrzanu. To wszystko połączymy ze sobą i jak mi się to eno bulknie, doleja ta śmietonka z tym chrzanem. Jest ostrość, jest moc. Przeferlom. O, idealnie. Troszeczkę se wleja tego żuru, słuchajcie, do tego chrzanu ze śmietonką. Takie delikatne hartowanie, nie zaszkodzi. Przeferlomy. Jest to słodko śmietunka, ale zicher jest zicher, żeby takie kłaczki się nie zrobiły. O, wszystko pięknie wybieramy. I zaraz ten żur nabierę innej struktury, bardziej kremowej. Zaraz tu do korzenia. Majeranek. Troszkę cukru. I czosnek. I teraz wszystko to jedno muszę przeferlać i pokroć, poprzepołowiać jajka i nasze żury, wszystkie 3 mamy gotowe. Moje żury uważone, postny na grzybach, bardziej taki wielkanocny z białym wursztem. No i tradycyjne żeniaty. Czy ja coś więcej muszę godać o nich? Chyba nie. Trzeba eno spróbować. Zacznę od tego postnego. Grzybek fajnie puścił. Dobrze się to przegryzło. Tu mamy chrzan. Oj, czuć ta moc. No i mój ukochany żeniaty. No, ten się już przegryzł dokumentnie. Kochani ludkowie, wożcie żury, bo to samo zdrowi i pamiętajcie, z żuru hobiak z muru. Trzymajcie się, pysk!
Rączka gotuje.